Hej, ja jestem Mariusz, a to jest Morskie Oko Health and Performance TV. Witamy w kolejnym odcinku z serii Poznaj naszych trenerów. W poprzednich odcinkach było śmiesznie, nostalgicznie, merytorycznie i intrygująco. W dzisiejszym odcinku spodziewajcie się niespodziewanego, wysokiej dynamiki oraz oczywiście pojedynku na końcu. Jaki będzie dzisiejszy odcinek, do którego zaprosiłem tak doświadczonego trenera, jakim jest Krzysztof Rygiel? Zobaczmy! W dzisiejszym odcinku spodziewajcie się niespodziewanego, a na końcu oczywiście zapraszamy na pojedynek. Wow! Cześć Krzychu! Wiedziałem, hej, że się pojawisz, tak czułem. Certyfikowany trener, biegacz maratończyk, pasjonat sportu i naprawiacz ludzkich organizmów i dusz. To jest właśnie Krzysztof Rygiel. Krzychu, fajnie, że Cię udało się spotkać, namierzyć, bo tak naprawdę z tego co widzę, szybko biegłeś, dlatego się zmęczyłeś. Całymi dniami prowadzisz treningi personalne i fajnie, że się udało wygospodarować to okienko. Powiem tak, fakt, aż mi troszeczkę głupio, bo Mariusz, muszę powiedzieć, robi tą robotę bardzo fajnie i zaprasza fajnych ludzi do programu. Nie wiem, dlaczego zaprosił mnie tym razem, ale się uważa, że mnie zaprosi. Ja często odmawiałem, nie z moim typie, ale poza tym mam, szczerze mówiąc, dosyć dużo pracy, ale jest to tylko i wyłącznie wymówka, a wymówek powinniśmy się wystrzegać. Jestem mało medialny, co zresztą widać, słaby lewy profil, a muszę tak stać. Dlatego się nie pcham gdzieś tam w media, ale wiem, że powinienem, jest to dla mojego dobra, moich korzyści, korzyści pewnie osób, które się zainteresują bliżej. I dla promocji sportu jako takim. Promocji klubu, promocji kreatora ciekawych wywiadów Mariusza, naszego operatora Dawida i mej skromnej osoby. Ja już wstęp powiedziałem, teraz i lecimy dalej. Myślę, że dla widzów to będzie bardzo wartościowy wywiad, no bo Krzysztof, co by nie mówić, ma olbrzymie doświadczenie w pracy jako trener personalny. Przepraszam, trener jakbyś miał 80 lat, jak ja, też byś miał olbrzymie doświadczenie. A takie pytanie też padło od jednego z internautów, także fajnie, że poruszasz ten temat. Myślisz, że to dobry pomysł, żeby zdradzić, ile ty masz lat? Tak, jak ona ma na imię? Tak, i będę miał 50 lat w marcu 2024. Mówię takimi datami, ponieważ nie wiem, kiedy kto, jak będzie ten film oglądał. Pewnie niektórzy będą oglądali, to ja już z dinozaurami będę się gdzieś tam gryzł. Ale mam 50 rok już tam gdzieś na horyzoncie, z czego w pewnym sensie się cieszę, bo trochę jak, może to nie jest taki dobry przykład, ale trochę jak wino, im starszy, tym lepszy. Przynajmniej tak się czuję. Mhm. Jak jest faktycznie, nie mi oceniać. Ale cieszę się, że mogę robić to, co lubię robić. Cieszę się, że mam odrobinę czasu dla siebie, tak jak w tej chwili. Mhm. Kiedy dotychczas zamiast udzielać wywiadów Tobie, trenowałem, biegałem, robiłem inne dla siebie rzeczy, ale jest mi z tym dobrze. Dzisiaj się spotkaliśmy, podzielimy się pewnie moimi doświadczeniami z innymi. Szanowni Państwo, witamy serdecznie ze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Pogoda dzisiaj jest doskonała, warunki atmosferyczne sprzyjają robieniu wspaniałych wyników. Spodziewajmy się może nawet rekordu świata, któż to wie. Pierwsi zawodnicy pojawili się już na torach. Na torze numer 1 wystartuje zawodnik z Polski, Krzysztof Rygiel, brawa! Na torze drugim natomiast zobaczymy zawodnika również z Polski, to jest Mariusz Latkowski. Przygotowuje się do biegu, zobaczcie jaki on jest skupiony. Sędzia zaraz będzie odliczał do startu, więc prosimy o ciszę na trybunach. Krzysztof, sam uczestniczę w zajęciach sportowych z Tobą, Ty jako trener, ja jako podopieczny. Zajęcia VIP Mobility, które prowadzisz dla nas o 6 rano w poniedziałki. Czy zajęcia z biegania POSE, to co kiedyś prowadziłeś, czy bieganie wieczorne dla grup. Obserwuję też, jak prowadzisz treningi personalne i to, co zauważyłem, to chyba coś takiego, że Ty jesteś trochę takim artystą, trenerem. Trener, artysta. Jakbyś to, jesteś w stanie to rozwinąć? Dobra, kilka pytań i króciutko na każde z nich. Metoda POS, POSE, POS Running. Zainteresowałem się tym parę lat temu, głównie dla samego siebie, ponieważ gdzieś tam widziałem u siebie niedociągnięcia. Z jakiegoś powodu się przeciążałem gdzieś tam, tu kolano, tu biodro i tak dalej. I postanowiłem zgłębić troszeczkę tą wiedzę, dlatego gdzieś tam wyjechałem do Niemiec, zrobiłem szkolenie, ale tak mówię, zrobiłem nie dla papiera certyfikatu, tylko żeby poznać tą
metodę, która przede wszystkim szczyciła się tym, że zmniejsza ilość kontuzji przeciążeń u biegaczy, gromadząc takie dobre, te właściwe wzorce ruchowe. I to chyba najbardziej potrzebne, wydaje mi się, amatorom biegaczom. Nie dla każdego jest to dobre. Ja nie jestem takim jakimś wyznawcą tej metody, bo też można powiedzieć, bieganie jest jedno bieganie jest. Każdy jest inny. Ty, ja. Gdzie? No, prawie tak samo wygląda. Kolorami się różni chociażby. Dlatego każdy będzie troszeczkę inaczej się poruszał, ale jak widzimy, że ktoś wstał po tych 30 latach sprzed komputera, odstawił butelkę wina, chce się podnieść, zacząć biegać, no to nie będzie się poruszał tak, żeby sobie krzywdy nie robić. Musiałby zrobić podbudowę, zacząć systematycznie, spokojnie, a wiemy, że jesteśmy niecierpliwi. Dzisiaj zamawiamy, dzisiaj dostajemy, najpóźniej jutro musimy mieć maraton ultra i na media, co nie krytykuję, to znak dzisiejszości. Wracamy do brzegu, czyli POS i tak dalej. Nadal pewne rzeczy sobie wyciągnąłem z tej nauki i bardzo chętnie wykorzystuję gdzieś tam, pokazując innym ludziom, którzy chcą biegać, którzy mają problemy ze zdrowiem, co zrobić, żeby tego zdrowia było więcej. Niekoniecznie ma to służyć bieganiu jak Usain Bolt, nie jest to nic cudownego, ale uważam, że bardzo wartościowego. To jest raz, dwa, artysta, trener. Nie wiem, czy artysta, ale faktycznie bardzo mocno wchodzę w pewne niuanse. Upatrzyłem sobie, zabrzmi pośladki, okolice bioder. Potwierdzam. Siła napędowa biegacza, mówi się, aczkolwiek cała reszta jest równie ważna. No i jakoś faktycznie w tym się tak wyspecjalizowałem, że jak tylko widzę biegacza, okej, boli mnie noga, boli mnie szyja, boli mnie... Biodra, pośladki. Nie? I zaczynamy od tych pośladków. Ja to najbardziej czuję. Najłatwiej mi wychodzi, najwięcej czasu temu poświęciłem. Najwięcej widzę tam do zrobienia dla osoby, która biega, gra, pływa. Czy po prostu chce poprawnie funkcjonować w życiu chyba też, prawda? Bo nie masz tylko sportowców, biegaczy, swoich podopiecznych, ale to są też księgowi czy pracownicy biurowi. Nauczyciele, dyrektorzy i tak dalej, i tak dalej. Tu oczywiście to, co zawodowo robią, ma jakiś wpływ, bo znowu tam wchodzi biodro, prawda? Dzisiaj pracujemy głównie na siedząco, w tej pozycji takiej zgiętej, prowadzimy auto, przy telefonie siedzimy, także to biodro jest w takiej, a nie innej pozycji. Nie będę tu za bardzo rozwijał tematu, bo już wiemy, jak to mniej więcej wygląda. No i teraz chociażby dla samego i zdrowia. Chyba coraz więcej ludzi mam takich, którzy niezależnie od tego, czy bawią się sport, czy nie, przychodzą do mnie, bo są już w wieku dojrzewania, czyli moim. Mhm. I mówią, kurde, mam kasę, mam żonę, nawet nie jedną, mam auto, też kilka, ale no bolą mnie plecy, nie jestem w stanie założyć sam skarpetek. Co zrobić, nie? Co zrobić? Najczęściej wtedy szukamy gdzieś tam w tej amnezji pośladkowej głównego winowajcy, aczkolwiek wiemy, że tych przyczyn jest dużo, dużo więcej. I to ten artysta pośladki, artysta średnio się to klei, ale... To znaczy, chyba... wiesz co, artysta to miałem na myśli coś takiego, że ty tak jakby patrzysz na człowieka i tak jakbyś zaczął jakieś dzieło tworzyć, rzeźbę. Tak, coś... może tak, rzeźbę. Ja dobrze rzeźbę, to jest dobre określenie, ale faktycznie jest tak, że ja uciekam ze wszelkich szablonów, jak najbardziej szkolę się, słucham, oglądam, słucham mądrzejszych od siebie, dużo jest ich dookoła. Ale tak, obserwuję człowieka, ponieważ każdy jest inny. Niby mamy te same schematy ruchowe, te podobno anatomię, ale okazuje się, że czasami dochodzi do pewnych paradoksów. Przykładowo, mam taką parkę, dziewczyna i chłopak, i obydwoje wykonują ćwiczenie na mięśnie pośladkowe. Taki mini band, cyk, i sobie idziemy boczkiem, prawda? To boli, gdzieś tam te mięśnie robiłem odwodzące. To. Nie, róbcie, tak. nie przychodźcie do Krzycha na to strasznie boli. Ale tylko tydzień cię bolało, później tak. Puściło. I teraz na przykład u jednej osoby faktycznie te pośladki odpalają już po pół minucie i on gaśnicę, bo płonę, a druga osoba mówi, nic nie czuję. I to jest kobieta. Inne mięśnie jakby przejmują rolę. Tak, dochodzi do takich paradoksów, że na przykład mówię, ale co czujesz? Przywodziciel. Mięśnie antagonistyczne, nie? Ruch odwodzący, czuję przewodziciel i tak dalej. I gdybym podszedł do tego faktycznie tylko tak stricte, bo odwodziciel odwodzi, przewodziciel przywodzi, także to nie ma prawa inaczej działać, ale może być sytuacja taka, że faktycznie ze względu na
styl życia bądź przewagę pewnych aktywności, te przewodziciele są tak mocno wykorzystywane, są w takim spięciu, że nawet zwykły ruch odwodzący może powodować przede wszystkim aktywację tych mięśni przewodzących. To jest jedna z teorii, bo ja dużo takich teorii tworzę dla własnego użytku. To mi pomaga w pracy. Ja nie mówię, że jest to prawda, może jest to bzdura, może mi się wydaje, ale skoro przez takie bzdury jestem w stanie komuś pomóc finalnie, no to dlaczego nie? Dlatego może tego, ten artysta może taki, może dzisiaj współczesny taki freestyler, prawda, jest sobie nauka, ja to wiem, ale i tak patrzę zawsze bardzo indywidualnie na daną osobę i staram się z nią działać według specyfiki danej osoby. Jeżeli ona nie jest w stanie tego biodra pochylić bardziej niż wskazuje, że tak powiem, nauka, no to nie zmuszamy się do tego, bo całą resztę będzie pracować, a to, co chcemy aktywować, nie będzie aktywowane, a czasami możemy pogorszyć sprawę, a tego nie chcemy. To tak w sumie co do artysty to... Bo twoja praca to jedno, natomiast ty też jesteś sportowcem. Jak się w ogóle twoja przygoda ze sportem zaczęła? Ty od zawsze byłeś sportowcem? Tak, aktywność ruchowa od dzieciaka, ale większość życia to były lata wcześniejsze troszeczkę i takie popularne były te wszystkie Schwarzeneggery i tak dalej. Kulturystyka była? Kulturystyka była, tak, taka piwnicza to, kulturystyka. To też jest jedno pytanie od internauty jednego. To może już padnie, to może ja wplotę. To właśnie to jest chyba odpowiedź na to pytanie, właśnie dlaczego porzuciłeś kulturystykę na rzecz biegania? Na rzecz biegania. Bawiłem się wcześniej w kulturystykę, ale przerwałem kulturystykę. Postanowiłem biegać, bo myślałem, tam siedzi trener Jacek Wosiek. Myślałem, że trener Wosiek mną się zajmie. Ten Jacek Wosiek? Tak. Gość specjalny. Dlatego, nie, żartuję oczywiście, bo to było dawno, dawno temu, ważyłem jakieś z 15 kg więcej w takiej ogólnej masie mięśniowej, bo to zazwyczaj chłopaki robili na podwórku, także ławeczka 5 razy w tygodniu, martwy ciąg na kota i brzuszki i można powiedzieć, ale też inne sporty faktycznie mnie ciągnęły, ale to było raczej też do skoku, troszeczkę jakichś sportów walki, gdzieś tam karate, judo, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, ale to... Czyli tak totalny ADHD. Tak, trochę słomianego zapału, ale ta siłownia chyba najbardziej mi tak została. Rozbujane ego, Adonis musi wyglądać, forma plażowa musi być i chyba to najbardziej mi przyświecało. Chyba dlatego, że byłem zawsze takim chudzielcem, taki wiesz, mały, piegowaty, pokrzywiony, chudy i tak, takie nic, nie? I tutaj taką, no chyba może nie ciężką pracą, ale jako, że głównie tym się jakąś tam zainteresowałem, to kilkadziesiąt lat spędzenia na siłowni zaowocowało tym, że jakoś ten gorset mięśniowy się pojawił i jak się tego czepiłem, no to już się bardzo mocno trzymałem, a później zacząłem być trenerem. Zacząłem być trenerem, to znaczy wcześniej biały kołnierzyk, posiedzenie zarządu, spotkania, budżety i tak dalej. Totalnie nie moja bajka, ale było trzeba od czegoś zacząć. Później stwierdziłem w pewnym momencie, coś tam się wydarzyło, ale to następny odcinek albo cykl odcinków będzie biografia Krzysztofa R. Postanowiłem zmienić trochę podejście, mówię, dobra, bawiłem się oprócz wykonywania swojej pracy kołnierzykowej w sport, spróbuję przerzucić się na sport. Jakieś tam pieniążki miałem na koncie, 15 zł, myślę, wystarczy do pierwszego i siłownia może jako taki trener, jako że gdzieś tam te u niejakiego Stefaniaka na WF-ie Wrocławki uprawnienia jeszcze u tego Stefaniaka? U tego Stefaniaka. Zrobilibyśmy najazd na kart, ale teraz go tutaj nie ma. Zrobiłem uprawnienia, to gdzieś tam leżało sobie w szafie, oczywiście znowu dla siebie, bo nigdy nie myślałem, że będę tym się zawodowo zajmował. Wróćmy do tu i teraz, czyli zaczynam pracę jako trener. Przychodzą pierwsi klienci, właściwie pierwszy klient, pierwsza klientka, można powiedzieć, która się pojawia, powiedziała, chcę przebiec maraton, bo kończę 40 lat i chcę pobiec w maratonie. Okej, okay, dobra, a w jakich czasach biegasz? No nie biegam w czasach maratonów, bo nie biegam maratonu. Okej, okay, a inne dystanse? Nie biegłam innych dystansów. A od kiedy biegasz? Nie biegam. A chcesz w przyszłym roku maraton pobiec? Mówię, okej, okay, dobra, no to ja spróbuję ci pomóc, ale totalnie nie wiem, mogę ci pokazać wyciskanie na ławeczce, prawda? Jak wygląda? No i zacząłem się tym interesować, zacząłem sam też truchtać trochę, żeby zobaczyć, jak to jest, z czym to się je. I tak zacząłem gdzieś tam pogłębiać swoją wiedzę, jednocześnie startując sobie w różnych imprezach,
biegowych. Jak startowałem w imprezach biegowych i przebiegałem, jak tam już organizator składał imprezę, w ogóle były popakowane wszystkie kegi. Tak, ja dobiegałem do mety i to był taki obciach, ale faktycznie tak wizerunkowo prezentowałem się i wiedziałem... Czyli co nie dobiegałeś, to dowyglądałeś. No i na tym się opierałem głównie. No i co? No i nie chciałem być ostatni, chciałem być w środku, później troszeczkę bliżej, później jakieś inne cele, jakieś celowanie w jakieś dystanse, czasy. No i tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj. Żeby taki trening uzupełniający zrobić, to w sumie nie potrzeba zbyt dużo wysiłku, ale jak się tak człowiek przebiegnie 15-20 km w słońcu, parę podbiegów sprintów i później jeszcze trzeba parę powtórzeń wykonać, to nie bardzo się chce, ale jak już się zacznie, to już jakoś idzie, także najważniejsze to przełamać się, zacząć robić, a później już samo się dzieje, a warto, bo jednak bieganie jest tak schematyczne, tak jednopłaszczyznowe, że jak się nie robi jakichś ćwiczeń takich wzmacniających, kontrujących, to się później mści. A tak możemy sobie poprawić jakieś tam parametry biegowe, ale chyba najważniejsze to, co możemy zrobić, to oddalić od siebie widmo kontuzji, przeciążenia. Ale też muszę przyznać, że to daje, to daje wszystko później, jak noga wypocznie. Jest odbicie, jest grzebnięcie, jest lądowanie odpowiednie. Wszystko fajnie pracuje, także nie zawsze mi się chce, ale wiem, że warto i staram się to robić. Symbolicznie 4-5 razy w tygodniu, ale to jest już takie moje trochę schizo, także 2-3 razy w tygodniu, jak coś porobimy, uważam, że to jest super rewelacja. W sumie nie jest to jakiś specjalnie angażujący, intensywny trening, ale jest ciepło, zaczyna się lato, ale nie unikam takich temperatur, ponieważ ten start jest w lecie, organizm się adaptuje, także jak mam możliwość, a w sumie wtedy mam przerwę w pracy, raczej w południe, kiedy jest gorąco, ciepło, słońce, także takie długie treningi gdzieś tam po 15, 20, 25 km robię w słońcu raczej. No i podaję czas organizmowi, żeby się przyzwyczaił, tak samo gdzieś weekend, sauna, nawet 2 razy w tygodniu. Później przychodzę tutaj, ćwiczę i w sumie wszyscy się pocą, ja też. Ja daję radę i średnio, także chyba to działa. Zresztą dużo lepiej się czuję na startach w szczerym słońcu niż parę lat wcześniej, niż szybciej ode mnie zawodnicy, także chyba co cię nie zabije, to cię wzmocni, także jak ktoś ma, czuje, że krzywda mu się nie stanie, pracując w wysokiej temperaturze, to uważam, że warto, bo jest to też trening dla ciała. Maraton w jakim czasie, jako może ciówkę? To jest drażliwy chyba temat, nie tyle drażliwy, ja bardzo lubię się... Walczysz z tą życiówką? Ja, tak, to odpowiem na to pytanie, tylko powiem, ja bardzo lubię z siebie, ja inaczej, śmieję się z innych ludzi. Wydaje mi się, że w dobrej wierze, że to jest fajne, zabawne takie. Niektórzy sądzą, że jest to jakaś kpina, w ogóle jestem złośliwy, możliwe, że tak jest, ale też lubię śmiać się z siebie i zacznę od tego, że mój pierwszy maraton we Wrocławiu 2011 rok, kiedy ponoć było gorąco, przebiegłem, tam było chyba 6 godzin limitu czasu, to się ze 3 minuty w limicie ledwo zamknąłem i to ciągnąć jedną nogę za sobą, kuśtykając gdzieś tam połamany. Pamiętam ten maraton, właśnie to był taki historyczny, że masa ludzi nie dobiegła przez ten właśnie upał, nie? To było grubo powyżej 30 stopni. Tak, to oczywiście nie tłumaczyłem, totalnie antyprzygotowany, to znaczy antyprzygotowany, czyli przez ostatni tydzień robiłem wszystko, czego nie powinienem robić, czyli temat na książkę. Czego nie robić przed maratonem, prawda? Czyli kilka godzin spinningu prowadzonego w klubie, spanie po 4 godziny, mocne treningi na ostatnie 3 dni przed, i to przysiady jakieś ze sztangą, bieganie po schodach, jakieś takie dziwne rzeczy, łańska fantazja. Czyli ty popełniłeś wszystkie błędy po to, wszystkie żeby możliwe. Twoi podopieczni ich nie popełniali. Tak, nie przyświecało mi to, ale myślałem wtedy tak, ciągle tak, myślę, że jestem nieśmiertelny, niezniszczalny, nic mi nie zaszkodzi, wszystkiemu podołam.
No i teraz tak, odpowiem na twoje pytanie. Coś 3 godziny i 4 minuty, mniej więcej, już nie pamiętam, tak dawno to było, chyba z 5 lat temu, nie, 6, nie podpiszę się pod tym, co powiedziałem. No i tak, te 3 godziny, tak mi towarzyszą. Czyli teraz wiemy, jaki jest kolejny cel i jaka bariera. Kolejny, co roku jest ten sam cel, złamać w maratonie te 3 godziny. I to mi się nie udaje. Dlaczego mi się nie udaje? Może nie jestem stworzony do biegania. Może ten spinning musisz odpuścić i w bieganie po Ale nie, dużo masz prawdy, dużo jakby racji. Jest w tym, co mówisz, ponieważ widzę ewidentnie, że próba, ja chcę dwie stroki za ogon złapać, chcę jeszcze zostawić sobie troszeczkę tej masy mięśniowej i chcę szybko biegać. No i teraz tak, jak ja zrzuciłem 15 kg masy mięśniowej i nadal jak stoję wśród osób biegających, raczej jestem z tych większych, no to mi nie służy. Nie chcę się tego pozbywać, do czegoś jest mi to potrzebne i chcę to wszystko dowieść na tym maratonie, prawda, co jest trudne. Popełniam dużo błędów takich, wszyscy, ja je widzę, tłumaczę ludziom, czego nie powinni robić, sam to robię, ale ja uważam, że jestem troszeczkę inny i dam radę wszystko ogarnąć, no i tak to się toczy. Mój podopieczny ultramaratończyk Rafał Bielawa powiedział jakiś czas temu, mówi, wiesz co stary, widzę, że ciebie nie tyle jara osiągnięcie celu, co dążenie do tego celu. I ja sobie dążę przez lata, jak ja zrobię te 3 godziny, ja dalej, ja się nie pobiegnę specjalnie później, bo to już pół metra gdzieś tam życiorysu mija, dlatego może nie chcę stracić tej motywacji, tak sobie przynajmniej tłumaczę, ale tak, chcę, robię wszystko, żeby, nie wszystko, robię dużo, żeby to zrobić, ale też dużo innych rzeczy dla siebie samego, bo lubię, tak. Super. Na samym początku przedstawiłem Cię jako naprawiacz ludzkich organizmów i dusz. I tak jak tutaj słyszymy, jakby rzeźbisz tych ludzi, prawda, no bo jak artysta się trochę zachowujesz. Natomiast naprawiać organizm można też poprzez dietę. I mi ostatnio takiego fajnego tipa dałeś, no bo sam mówisz, że na sobie jesteś w stanie zrzucić szybko masę mięśniową, minus 15 kilo i tak dalej. Czy podopiecznych też właśnie prowadzisz pod tym kątem? Powiem to w ten sposób. Nie bawię się, nigdy się nie bawiłem w żadne gdzieś tam rozpiski, tabelki, wytyczne. I tak dalej, bardziej, bo to jest, to tak jakby tłumaczyć alkoholikowi, nie pij, bo ci to szkodzi, nie otwieraj flaszki, to nie będziesz pijany, ale to nie załatwia sprawy, tak samo z palaczem, z narkomanem i jakby to, jeżeli ktoś ma faktycznie problem z masą ciała, no nie zawsze, ale często coś sobie tym załatwia. Czyli coś sobie próbuje jakby z tym zrekompensować, wynagrodzić się. No i teraz tak. Czyli to może być podłoże psychologiczne. Mózg to jest nasz komputer, on rządzi wszystkim, prawda? No i teraz raczej z klientami rozmawiam w ten sposób. Oczywiście mamy tu i teraz, kiedy ma być jak. No i dobra, ale co potem? Czy chodzi o to, żeby tylko zrzucić te 15 kg, czy to jest twój sposób na życie dalej, chcesz to ciągnąć, prawda, czy tylko na moment też wtedy stosujemy inne podejście, ale raczej jestem taką osobą, która docelowo woli, żeby to miało sens, powoli, ale do brzegu, z satysfakcją, gdzieś tam w trwały, w miarę możliwy sposób. No i teraz jak to robimy? No, tłumaczę to na zasadzie działania matematyki. Nie ma siły, właściwie ilość przyjętych kalorii, ilość wydatkowanych kalorii. Jeżeli to są te same wartości, będzie konstans. Za bardzo nic się nie zmieni, jeżeli chodzi, powiedzmy, nazwijmy tą tkankę tłuszczową, prawda, te odkładanie się ewentualnych zapasów energetycznych. Jeżeli przyjmiemy mniej niż spalimy, no to będziemy tracić. Odwrotnie, będziemy nabierać tej masy. No i tutaj jakby nie ma czarów. Są pewne przypadki, że jednym jest trochę trudniej, drugim jest trochę łatwiej, no ale to jakby sprowadza się do jednego. No i oczywiście rozmawiamy sobie. Ja raczej opowiadam o sobie, o jakichś swoich pomysłach, jak ja to robię, jak szykuję sobie jedzenie. Ja może powiem tip, jaki mi Krzychu dał ostatnio, bardzo fajny. Nie mam pojęcia, co powiesz. Jeść surowe warzywa, na przykład jak ci się zachce wieczorem opierniczyć pizzę, no to zamiast tego zjedz sobie surową brokułę, bo będziesz ją tak długo żuł, że się zmęczysz i napchasz, że na tą pizzę już po prostu nie będziesz miał ochoty. Tak, nie, to oczywiście to trochę tak żartobliwie powiedziałem, ale jest w tym dużo prawdy, że pierwsza rzecz, tak samo z treningiem, z jedzeniem, ze wszystkim, musimy choć trochę lubić to, co robimy. Czyli jeżeli mamy pozbyć się żywienia, tego, które stosowaliśmy dotychczas, prawda, które nam szkodziło, zastąpmy sobie czymś innym, co nas wyrwie z tej ślepej uliczki, ale to nie będzie męczarnia, że jak zobaczę tego brokuła, którego nienawidzę, na którego mam alergię, no to nie katujmy się brokułem, nie? Zjedzmy brukselkę na przykład, nie? Albo kalafiorę. Ale chodzi o to, że są pewne produkty, które zawierają bardzo mało, stosunkowo mało kalorii,
wypełniają objętościowo żołądek i jeszcze dodatkowo żądają od nas, żeby to uzupełnić wodą. Wszelkiego rodzaju wysokobłonnikowe i inne produkty. Także jest to jakieś takie ułatwienie, że faktycznie nie chcemy na głodniaka i spać, możemy sobie w ten sposób pomóc. Ale ogólnie tak, no, wiemy, że te warzywa są zdrowe i powinniśmy jeść jak najwięcej. Co do ich jakości też możemy rozmawiać, prawda, jak to w tej chwili wygląda. Ale no, wybierajmy mniejsze zło, prawda? No bo ktoś powie, ok, te wszystkie sałaty, nowaliki i tak dalej, to wszystko jest chemia, no ale w tych chipsach jeszcze więcej, prawda? Także nigdy ideału nie będzie. No i skupmy się jakby na takim ogóle, zobaczmy. Nie spieszmy się z tym, bo jeżeli za dużo wymagań sobie na początek narzucimy, no nie wytrwamy w tym. Nasza głowa tego nie wytrzyma, dlatego małymi krokami zobaczmy. Jeżeli ktoś trenuje u mnie miesiąc, drugi, trzeci, mówi, kurde, schudłem 2 kg, gdzie te 18, kiedy to się stanie? Mówię, a od kiedy masz nadwagę tych 30 kg? No od 30 lat. No to skoro hodowałeś 30 lat, pozwól się w cierpliwość na te 10 lat, ja sobie Ferrari kupię za to wynagrodzenie i wszyscy będą szczęśliwi. Nie? Także tak z grubsza to wygląda, jeżeli chodzi o dietę. Mogę temat rozwijać, ale nic więcej nie wniosę. Staram się w ten sposób rozmawiać. Aha, wspomniałem, że dzielę się z własnymi jakimiś przepisami. One są bardzo prymitywne, ale to też jest jakby clue. Wydaje mi się, że dużo osób, większość osób ma mało czasu, czyli niewłaściwie zarządza czasem, łącznie ze mną. I ratuje ich to, że coś mogą bardzo szybko zrobić. Najważniejszą rzeczą w poprawnym odżywianiu się jest to, żeby mieć tą żywność. Czyli jeżeli mamy super postanowienia, już jesteśmy na dobrej drodze, od tygodnia dobrze się odżywiamy, przychodzimy wieczorem do domu, otwieramy lodówkę, a tam jest echo, tylko leży jeden kabanos od 3 tygodni, który sobie zostawiliśmy tam jak ten papieros z tej skrzyneczki, zbij szybko jak bardzo musisz, no to zjemy tego kabanosa, bo mimo że nie chcemy, także ja polecam, tak, znowu coś takiego, że nie najzdrowsza opcja, ale miej zawsze żelazny zapas, czyli żywność taka, która się długo nie zepsuje, w jakichś puszkach, konserwach i tak dalej, nie jest to super zdrowe, jest to w jakiś tam sposób zakonserwowane, niech to będzie taki worst case, ale oprócz tego jak najwięcej tych wszystkich produktów, które nam służą, no pilnujmy, żeby to było pod ręką, a to będzie połowa sukcesu, później próba utrzymania, wytrwania, to jest następny etap, następny cykl programów, już nie pamiętam, który miał być pierwszy, ale ten będzie następnym, także to możemy wtedy rozwijać, żeby nie zanudzać. Dokładnie. Podsumowując, wiemy, jaka jest twoja historia sportowa. To już sportowa. Koniec? Zaczekaj, bo ja spokojnie, ja mam jeszcze dopiero na sam koniec gwóźdź, czyli pojedynek, tak jak w każdym z tych odcinków, które tutaj nagrywamy. Natomiast podsumowując, wiemy, jaka jest, Krzychu, twoja historia sportowa. Wiemy, jak prowadzisz podopiecznych, wiemy, że się szkolisz, że jakie osoby prowadzisz, jakie są twoje sukcesy sportowe i metody treningowe i na czym się skupiasz na pośladkach. W każdym z tych odcinków takim stałym elementem jest pojedynek, Krzychu, i ja chciałbym cię dzisiaj również zaprosić do pojedynku. Ty biegasz długie, ja powiedzmy wywodzę się z krótkich, natomiast mam nadzieję, że przyjmiesz moje wyzwanie na pojedynek w biegu na 60 metrów, ale nie chodzi tylko o to, żeby się ścigać i kto pierwszy, ten lepszy, chodzi też o to, żeby to widzowie ocenili estetykę biegu. Co ty na to? Wchodzisz w to? Wiesz co, ja powiedziałem już, że lubię się z siebie śmiać, z siebie samego i pewnie będę miał powody, bo jeżeli chodzi o estetykę biegu, no jakby też nie ma to zbyt wiele wspólnego z ekonomiką biegu, prawda? To, co powiedziałem, każdy jest różny, troszeczkę się tłumaczę, bo tu jedna ręka idzie mi tak, jedna noga idzie tak, no ale już, tak powiedziałem, 40 lat pseudokulturystyki, prawda, i nie wszystko można zmienić, ale tak, ja się piszę na to, chętnie zobaczę się z drugiej strony. To ja proponuję tak, żeby tą estetykę wyłonić zwycięzcę, kto piękniej biega, jeśli uważacie, że Krzychu ładniej pobiegnie, dajecie serduszko, jeśli uważacie, że Mariusz ładniej pobiegnie, dajecie łapkę. Dwa serduszka. I oprócz tego możecie też w komentarzach wyłonić zwycięzcę. My, nasze jury to zweryfikuje, przefiltruje i zwycięzca zostanie wyłoniony. I przekażemy sobie nagrody. Zwycięzca, myślę, co ty myślisz, Krzychu, żeby zwycięzca dostał od ciebie jeden trening? Tak, intro, tak. Nieodpłatnie. Jasne, jeżeli tylko dogadamy się intro, nie, ja znowu pewnie przyjdzie jakaś osoba, ja poznam nowy, ciekawy przypadek, także jeżeli tylko terminowo się dogadamy, a jestem przekonany, że się na pewno coś tam znajdziemy, tak, chętnie. Super, bardzo. Same no to nagrody. Zapraszamy, bądźcie aktywni, a my walczymy. Jak Mariusz wygra, to na trening do Mariusza zapraszam. Tak jest. Sędzia zaraz będzie odliczał do startu, więc prosimy o ciszę na trybunach. Start.
startowali. Proszę Państwa, co to jest za pojedynek? Zobaczcie, jakie oni mają wspaniałe sylwetki. Wyruszyli łeb w łeb, idą jak równy z równym. Nie wiadomo, kto wygra do samego końca i oto mamy metę ich. Myślę, że fotofinisz będzie musiał zdecydować o tym, kto wygrał, bo na ludzkie oko nie było w stanie tego dojrzeć, kto był pierwszy, a kto drugi. Musimy polegać teraz na sędziach. No i mamy to. Dobiegliśmy, nikomu nic się nie stało, wszyscy przeżyli, także sukces można powiedzieć. Wygrał sport, a to kto był pierwszy na mecie jeszcze nie wiemy, bo nie przyszły oficjalne wyniki z Międzynarodowej Organizacji Lekkoatletycznej. To tam właśnie sztab sędziów bacznie obserwuje i sprawdza to, kto wygrał. Niestety nie wiemy tego, natomiast wy, tak jak wcześniej powiedziałem, możecie oceniać estetykę biegu, kto biegł ładniej. Jeszcze raz powtarzam, serduszko Krzysztof. Łapka Mariusz. Krzysztof? Ja jeszcze coś od siebie chciałem dodać, bo Mariusz nie wie, ale zaraz będziemy badać sobie mocz i zobaczymy, czy Mariusz spełnia wymagania w ogóle, czy nie jest na bombie. To się okaże, a tak poważnie mówiąc, ja się dobrze bawiłem i wystartowałem z pseudobloków w sposób amatorski pierwszy raz w życiu, z 5-6 razy i nie będę chodził jutro, mimo że biegam po 20 km i to mnie nie rusza, także pierwszy raz Mariusz tu mnie mocno przeczołgał, a w poniedziałek się widzimy i ja czołgam twoje pośladki. O kurna. Będzie ostro. Trochę się boję, ale na pewno przyjdę. W każdym razie dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł trochę czegoś świeżego do waszego życia, że zainspirowaliśmy was do może trenowania, może do tego, żeby zostać trenerem, a może do tego, żeby przyjść do naszego klubu. Zdecydujcie sami, a my dziękujemy wam za to, że byliście z nami jeszcze raz. Pozdrawiamy. Dzięki Krzychu. Również. Hej, cześć.